Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj do was przychodzę z dość ciekawym odcinkiem, z racji, że czegoś takiego na polskim YouTube jeszcze nigdy nie widziałam. A to co będziemy robić w dzisiejszym odcinku, to słuchajcie, będziemy oglądać moje stare zabawki z dzieciństwa. Kwarantanna, zaczęłam się już trochę nudzić, dlatego stwierdziłam, że wejdę na strych i poszukam jakichś fajnych rzeczy, zobaczę co my tam w ogóle mamy i powiem wam, że znalazłam sporo, co prawda nie jest to jakaś duża kolekcja, część rzeczy już została niestety powyrzucana i teraz jest mi bardzo przykro, a pewnie wcześniej chciałam to jak najszybciej wyrzucić, a teraz jest mi przykro, że nie mogę sobie powspominać, ale słuchajcie, znalazłam kilka fajnych zabawek, jakichś takich moich starych rzeczy, którymi bardzo się jarałam i chciałabym wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku to pokazać. Niektóre są jak byłam po prostu taka malutka, niektóre są jak jeszcze chodziłam do przedszkola, a niektóre są jak już byłam w podstawówce bądź na początku gimnazjum. Także to są takie rzeczy starsze i nowsze. No i nagrywam to po to, żebyśmy mogli, osoby, które również bawiły się tymi zabawkami, żeby mogły ze mną powspominać te stare, dawne czasy. A osoby, które bawią się w tych czasach innymi zabawkami, czyli pewnie młodsza jakaś widownia, która możliwe, że ogląda mój kanał, żeby po prostu zobaczyła, czym ja się bawiłam, jak byłam mała. No i co, jeżeli taki odcinek wam się spodoba i będziecie chcieli więcej, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już przechodzę do tego odcinka. Zaczniemy od takiej, wiecie, spokojnych rzeczy, takich delikatnych i w ogóle będę też opowiadać jakieś moje historie z życia, więc to jest też taki story time, więc zobaczymy jak to wyjdzie. I zaczniemy od mojego pierwszego pluszaka, jakiego miałam. To był, słuchajcie, mój pierwszy pluszak. Tak on się prezentuje. Jest to taki kotek. Tak, kotek. Tu jest w ogóle napisane baby na tej metce. O! Jest to taki kotek w takiej ubranko, w serduszka, on jest cały zakurzony, w ogóle pachnie strychem. Okej. I słuchajcie, ono ma takie kółeczko, jak widzicie, przy oku. I to oznaczało, słuchajcie, że ten kotek miał podbite to oko. Z racji, że ja do tego misia dostałam właśnie, jak byłam mała, to miałam skłonność do różnych uczuleń i zawsze miałam podbite takie oko tutaj. Jak byliśmy na jakimś wyjeździe czy gdziekolwiek i po prostu ten kotek oznaczał, że ja nie byłam sama z tym i również ten kotek miał podbite oko, tak samo jak ja. To teraz może zaczniemy od, przejdziemy do czegoś, co już było jak byłam starsza i pewnie większość z was będzie to kojarzyć. Ja to dalej mam, słuchajcie, i raczej już nie używam tego, chyba że na przykład do spięcia włosów bądź coś w tym stylu, ale słuchajcie... Gumeczki Lumibands, Lumibands, jakkolwiek to się nazywało. Tak to się prezentuje, słuchajcie, jak kiedyś byłam tak zajawiona w te bransoletki. To są, dla tych, którzy nie kojarzą, bądź nigdy nie mieli, chociaż wydaje mi się, że to mało prawdopodobne. Ogólnie to są takie różnokolorowe gumeczki. Takie najzwyklejsze gumki, recepturki i kiedyś był na nie szał, one były tak drogie kiedyś, że hit. I po prostu z nich się robiło bransoletki różnego rodzaju, patrzcie, tu jest nawet niedokończona jakaś przeze mnie. O, jak widać robiłam taką neonową tęczę i potem to przeplatałam takim fioletowym. No ciekawe. Może teraz te bransoletki wam się wydają jakieś dziwne, ale słuchajcie, kiedyś jak byłeś na dzielni, to miałeś tam całą rękę taką. Całą rękę miałeś w gumeczkach i to było wtedy cool. O, patrzcie, nawet mam jakieś dwie moje stare bransoletki. Trochę małe są. Miałeś takie haczyki i miałeś takie gumeczki i miałeś takie... szydełko, tak to się nazywało, szydełko, nie? Szydełko. I miał tego, były różne rodzaje tych gumeczek. Ja mam jeszcze tutaj jakieś takie jakieś takie pofalowane. Jezu, dużo tego jest. O, kolejne bransoletki, proszę bardzo, jedna. Okej, okay, nie przetrwała. Ej, dawajcie sobie zrobimy jakąś. Ja nie pamiętam jak się robiło te takie, wiecie, te takie bardziej profesjonalne. Pamiętam, że też było takie prostokątne szydełko i można było nie tylko robić bransoletki, tylko też jakieś stworki. I ja też zawsze w to się bawiłam i w sumie chciałabym, ale nie mam. Słuchajcie, znalazłam Charmsa z Violetty. Jezu, czy wy też oglądaliście Violettę? Leon w moim sercu. Patrzcie, tutaj jest jakaś stworzona przeze mnie. Tutaj nie wiem, co to jest, ale chyba też coś ciekawego. Dwa kauczuki. Ciekawe, jak one się odbijały. Ej! One dobrze się odbijały. Robimy bransoletki. Ja nie pamiętam, jak się robiło te na przykład takie podwójne, czy jakoś tak to się nazywało, ale zrobimy sobie taką zwykłą i zrobię różową. Ciężko się robi na długich paznokciach, ale widzicie? Wychodzi. Dobra, ja ogólnie nie dam rady zrobić całej, ale patrzcie, mogę zrobić coś takiego. Jesteście gotowi? O, patrzcie. I będz, mamy taką piękną. Słuchajcie, robimy konkurs.
zrobimy konkurs na opakowanie gumeczek, bo mi się nie domyka pudełko przez nie. I weźmiemy coś takiego. To jest zabawka, która nie była dostępna tak w Polsce i wydaje mi się, że większość z Was mogła się nią nie bawić, z racji, że ja to przywiozłam z Meksyku, jak byłam pierwszy raz w Meksyku. Tak się prezentuje, to są jakby takie kostki, jest tutaj, mamy 6 takich kostek połączonych tasiemkami, jak widać. Prezentuje się to tak, jak widać, taki długi pasek, bo polegało to na tym, że spuszczało się te kafelki po kolei. I na tym ta gra polegała. Serio, tutaj nie ma nic więcej. I nie no, wygląda to fajnie, emocjonująca. Ja myślę, że tutaj można pograć z wieloma użytkownikami. Fajna gra, naprawdę, ja polecam. Ja polecam, naprawdę fajna. Polecam. I teraz wydaje mi się, że przejdziemy do jakiejś może konsoli. Bo mam tutaj raz, dwa, trzy konsole. Konsole, gierki, nie wiem jak to się nazywa, ale słuchajcie, mam coś takiego. I słuchajcie, w tym domku to polega, że mamy tutaj zatwierdź, anuluj, spanie, jedzenie, ubranie, uśmiechanie i wyjście na dwór. Także co, odpalimy sobie ją teraz. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółkami. Dlaczego ci tak długo nie było? No, nie było mnie parę lat, to prawda. Ona chyba jest wkurzona trochę. Ładna pogoda. Ładna. Ja ogólnie pamiętam też, że można było swoją konsolę połączyć na przykład z konsolą przyjaciółki i wtedy na przykład ona jak wychodziła na dwór, jak klikało się, że wychodzi na dwór, to ona przechodziła do po prostu następnego domku. To było kozackie. Uwaga, klikam, żeby ją przebrać. Nie ma mowy. Okej, co to jest? Chcesz zagrać w grę? Chcę zagrać w grę. Ja wiem, że tu można też restartować, żeby zacząć grę. Żeby zacząć grę od nowa, o tutaj. Ale nie będziemy tego robić, bo nie jest to jakaś ekscytująca gra. Ona pójdzie sobie teraz spać. To polega na tym, że po prostu są w środku jakby ustawione meble, a tylko na tej wierzchniej warstwie tutaj wyświetla się po prostu animacja i jakby to wydaje się, jakby ona tam naprawdę chodziła, jakby jakaś postać tam chodziła, ale nie chodzi i ona po prostu sobie tam siedzi i wyświetla się. No słuchajcie, ja się takimi rzeczami bawiłam, nie wiem, ale wygląda to bardzo uroczo i słuchajcie, tego było dużo więcej. Pamiętam, że jeszcze był telewizor, jeszcze było autko, no i miały różne opcje i fajnie się tym bawiło. Ja zostawiłam sobie chyba tylko domek, bo z tego co pamiętam, to on był najlepszy. Dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy chyba do najlepszej rzeczy, jaką tutaj mam. Wydaje mi się, że już tutaj z tych rzeczy, które mi zostały, nie ma nic ciekawszego. A słuchajcie, są to... A tutaj słuchajcie, patrzcie, mam kucyki pony. Jezus. Ja się naprawdę bawiłam takimi rzeczami. O Jezus, zdjęłam jej fryza. Chyba braliście sobie, chowaliście w spodni i nosiliście przez cały dzień i się cieszyliście tym, że macie coś takiego. To nawet nie chodzi o to, jak ja wam mówiłam, że najfajniejsza rzecz. To chodzi o to. No kto by nie chciał takiego czegoś, błagam was. Każdy coś takiego chciał. Ale to nawet nie chodzi o to, że to można sobie było kręcić. Bo można było kręcić, ale patrzcie na to. Troszkę już to szwankuje, muszę przyznać, ale no przyznajcie, zabawa fajna. Jak wy teraz myślicie, że telefon to jest fajna zabawka, to jesteście w błędzie. Bo ja na przykład całe dnie bawiłam się takimi kucykami i budowałam im jakieś fortece czy coś w tym stylu i bawiłam się takim czymś. Ja nie wiem, czy te kucyki pony jeszcze istnieją. Ja widziałam, że teraz istnieją seriale o kucykach pony. Teraz słuchajcie, coś ciekawego, bo teraz będzie rzecz, która dalej jest dostępna i słyszałam, że dalej jakieś osoby wciąż z tego korzystają. Ja też kiedyś miałam serię na moim kanale o tym, ale słuchajcie, pokażę wam pierwsze w historii, jakie kiedykolwiek miałam. Zniszcz ten dziennik. Serio, powiem wam, że ja z tego korzystałam, jak byłam w podstawówce. Z moją koleżanką razem sobie kupiliśmy takie dzienniki i uzupełniałyśmy. Nie będę oczywiście oglądać z wami całego tego dziennika, bo jest tu naprawdę dużo stron zrobionych, ale książka się prezentuje tak. No jak widać, jest zniszczona. O, moje łapy. Ciekawe, czy mi jakoś urosła łapa. Jestem ciekawa. Ej, co? Czy wy to widzicie?
Urosła mi mega moje stopy. O, tutaj się powpisywały dziewczyny z mojej szkoły. To jest to, jak widzicie, że żeby ktoś się powpisywał. I tutaj mamy Barbie to niebiańska osóbka, Gosia Królik, Kid Rauch Martynka, pierwszy wpis, hashtag XD, hahaha, dla kochanej glizdy od Fery. Jezu, jeszcze chodziłam na akrobatykę. Piszne niedbale teraz. Matma jest nudna, jest do bani. I jest, słuchajcie, strona. Niech ta strona przesiąknie zapachem, który wybierzesz. I słuchajcie, dalej pachnie. Dalej pachnie, jejku, cudownie. Teraz dwie troszeczkę mniejsze rzeczy. Jedna, która była popularna chyba jak byłam w gimnazjum, a druga już taka troszkę starsza. A więc ta, która była popularna jak byłam w gimnazjum, to fidget spinner. Serio, to nie jest jakaś taka stara zabawka, ale chciałam to sobie wziąć do ręki, zobaczyć jak tym się kręciło i czemu to rzeczywiście było niby takie przyjemne. Widzicie to? A ja mam, słuchajcie, coś, czym można sobie porzucać, z racji, że są to magnesy! Nikt nie kupował tego nad morzem za każdym razem, jak był na obozie. Ja nie wiem, to musiał być po prostu jakiś dziwny. No ale bardzo fajne magnesiki, ja nie pamiętam jak to się nazywało, ale jest po prostu przegenialne. Ostatnią rzeczą jest to, co mam tutaj. I to nie są buty Nike, to są, słuchajcie, domino. Domino to są takie, to jest taka klasyczna, stara wersja. Boże, jak ja pamiętam, jak ja sobie układałam te klocuszki godzinami. Po prostu ja powiem wam, że ja mogłam siedzieć. Ja mogłam siedzieć i układać właśnie te klocki po prostu całymi dniami. I miałam takie schodki i na tych schodkach po prostu się układało te klocki. A później robiliście tak. I na tym to polegało. I uwaga. I więc uwaga, takie krowy to najlepsi youtuberzy. Zostawicie 5000 łapek w górę i robimy największy tor z domino i potem to zrzucimy challenge. Także nie traktujcie tego filmiku jakoś super poważnie, weźcie go z dystansem. Ja to wszystko robię po prostu dla frajdy. Kwarantanna jest i po prostu trzeba sobie jakoś radzić, żeby się nie zanudzić w domu. No i co, mam nadzieję, że tego typu odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i co, do następnego i cześć.